Ibiza powstała jako kontynuacja francuskiej komisji do spraw rozwoju żeglarstwa z inicjatywy 10 krajów. Austrii, Finlandii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Kanady, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch. Na podstawie zawartej w 1969 roku umowy międzynarodowej utworzono ISSE jako niezależną międzynarodową organizację z delegacją do standaryzacji i certyfikacji rekreacyjnej na jednostkach do 24 metrów. Przez ostatnie 50 lat pracowaliśmy nad ulepszeniem standardów, w tym jako organizacja doradcza Wspólnoty Europejskiej. 10 krajów nas utworzyło, a teraz jesteśmy obecni w ponad 100 krajach i rocznie wydajemy ponad 15 tysięcy patentów w ponad 50 grupach językowych. Harmonizacja rynków w Europie postępuje i w 2018 roku Komisja Europejska postanowiła rozszerzyć inicjatywę standaryzacji szkoleń o kraje spoza Unii Europejskiej. I tak powstał projekt MedSkipper, który realizujemy razem z 4 partnerami z różnych krajów. Projekt prowadzony jest w 19 państwach, w tym 6 spoza Unii Europejskiej: Egipcie, Libanie, Libii, Maroku, Turcji i Tunezji. ISSA aktywnie uczestniczy w pracach nad rozwojem i popularyzacją międzynarodowego certyfikatu kompetencji przy Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Dodatkowo od 2017 roku mamy oficjalnie nawiązaną bliską współpracę z władzami bardzo dynamicznie rozwijających się Chin. Światowy rynek czarterowy to w zależności od źródła od 10 do 15 miliardów dolarów. Perspektywy na 2027 rok są na poziomie 25 miliardów dolarów. Około 50% to Europa. Szkoły ISSA są jednym z motorów napędowych tego rynku. ISSA już teraz staje się wiodącym dostawcą standardów szkoleniowych w całym basenie Morza Śródziemnego.